Miasta gwiazdy i ich ślady na terenie Polski. Część pierwsza. Zainteresowałam się mało popularnym tematem miast otoczonych bastionami, tzw. twierdz na planie gwiazd. Znane są głównie z Europy Zachodniej, gdy w rzeczywistości wiele z nich znajduje się w Polsce oraz na terenie dawnej Rzeczypospolitej, ale też daleko w głąb Rusi. Oficjalna nauka mówi, że zbudowali je Prusacy i Szwedzi. Problem, że szwedzkie wojska raczej cały czas były w stanie wojny i nie mieli kiedy ich budować, pomijając już szczegół, skąd kilka lat wzięli tyle ziemi i pracowników do usypania ziemnych umocni, skoro wszystkich potencjalnych budowniczych z marszu zabijali. Nie jest wytłumaczone również, skąd się wzięły bastiony, tej samej konstrukcji to wszędzie indziej, wokół częstochowskiego klasztoru. Rozumiem, że też je Szwedzi zbudowali, by się bronić przed polską szlachtą, która była prawie nieuzbrojona w porównaniu do nich. Takie tam historyczne wariactwa z brakiem logiki na czele, bo większość twierdz była jak skalki, według jednego projektu takiego samego kształtu, lekkiej elipsy lub koła. Faktem jest, że nawet twierdza modlińska rozbudowana w czasach zaborów miała swój początek podczas potopu szwedzkiego. Są o tym wzmianki. Niestety poza wzmiankami nikt nie pokusił się o sprawdzenie, jak można tak ogromne bastiony usypać w kilka lat. Oryginalne umocnienia były głównie ziemne. Jednocześnie prowadząc wojnę. Bez koparek, bez maszyn, bez ludzi umiejących budować, samo wyszkolone do strzelania wojsko zaciężne. Nie wnikam w różne teorie krążące po sieci, głównie sieci rosyjskiej. Tu muszę zaznaczyć, że robię ten wpis głównie dla znajomych, żeby sobie mogli na przykład pojeździć po Polsce i poszukać ich śladów. Twierdz było w rzeczywistości jeszcze więcej, ale wiele zatarło się wskutek rozbudowy lub powodzi. Miałam na studiach przedmiot historia budowy miast i przez to chyba mam większą świadomość, ile było takich obwarowań i że niemal każde większe miasto w Polsce z historią sięgającą XVII wieku ma ich ślady. Ale nie tylko. Czasem ślady takich miast można spotkać wokół dworów czy niewielkich miejscowości położonych nad rzekami, takich jak Zamek w Łańcucie na przykład. Tam już nikt o Szwedach nie wspomina, bo nawet tamtędy nie przechodzili. Tak zwana twierdza Lubomirskiego to nie tylko małe obwarowania wokół pałacu. Są też ślady ziemnych obwarowań wokół miasta. A może wszelkie umocnienia były tam przedtem, a Szwedzi, Prusacy, Chmielnicy, Rusini czy kto tam jeszcze tylko je wzmocnili i wykorzystali do obrony? Tak jak często wykorzystywali grodziska wczesno-średniowieczne. Chyba że te też zbudowali w końcu co drugie grodzisko nazywane jest Szwedzką Górką. Zacznijmy od wyobrażenia sobie miasta na planie elipsy, dalekancia tego, bardzo starego, które zostało zniszczone przez niebywały kataklizm. Zostało zalane ogromną ilością wody. Do tego stopnia, że zostało przepołowione lub wręcz rozstrojone. Zachowały się tylko resztki wałów ziemi. Widzicie to? Okej. Resztki mieszkańców, którzy przeżyli kataklizm, wracają na stare śmieci, jak warszawiacy po okupacji, i reperują co się da. Z czasem wszędzie pojawiają się konflikty, jest mało jedzenia, poszczególne narody walczą ze sobą o ziemię i jedzenie. Obwałowania starych miast służą do obrony. Są wzmacniane, naprawiane, nadbudowywane kamieniem, a później cegłą. W końcu wskutek rozwoju technologii wojennej przestają być potrzebne i znikają wraz z rozrastaniem się miast. Ale nie wszystkie. Do kilku ludzie nie wracają, a więc i nie naprawiają, a ich ślady nadal są w terenie w stanie totalnego zniszczenia. Tylko nie ma o nich wzmianki historyków, za to widać je na lidarze. No, z poziomu geoportalu. Tylko archeolodzy nie mogą wyjść z podziwu, odkopując je spod ogromnych wałów ziemi. Kto najpierw buduje umocnienia, a potem je zakopuje? Pośrodku przysłowiowego nigdzie. A może to miasto zasypane powodziowym mułem? Do przemyślenia dla kumatych. Zasada odnajdywania miast gwiazd. Jeśli odnajdziesz zamek, cytadelę lub coś w tym stylu otoczone bastionami w kształcie wielokąta, to w pewnej odległości szukaj na lidarze resztek fost większego miasta gwiazdy. Rzadko bywa więcej niż kilka kątów, ale po jakimś czasie bystre oko dojrzy co trzeba. No, zaczynamy od twierdza Bojen Giżycko. Widzimy tu typową rozbudowaną cytadelę miejską, górującą nad okolicą. Czy zawsze było tu tyle wody? Nie wiadomo. Natomiast gdy przyjrzymy się uważnie otoczeniu twierdzy, zobaczymy resztki trójkątnych umocnień ziemnych i skarb. I współczesny widok, satelita nałożona na lidar. Na drugim obrazku zaznaczyłam możliwy przebieg starych umocnień przedpotopowego miasta gwiazdy. Zwróćcie uwagę, że zewnętrzny obryt wałów wydaje się być odkopany. Tu są ślady. Wikipedia oczywiście nic nie mówi o drugim pierścieniu wałów, bo budowa murów z XIX wieku nie wzięła ich pod uwagę. To lepiej nie piszmy o nich, bo jeszcze ktoś zapyta o Szwedów. Braniewo.
Na gwiezdne fortyfikacje Braniewskiego Zamku wpadłam przypadkiem, jak to zwykle bywa, gdy szuka się jednego, a znajduje drugie. Samo miasto kojarzyłam jako niewielką miejscowość na granicy z Rosją, gdzie psy dupami szczekają. A jednak warto przyjrzeć mu się z bliska na starych mapach. I cóż my tu widzimy? Piękne ziemne bastiony, to jest mapa z 1635 roku. Dziś po bastionach nie ma śladu, a starówka udaje, że pamięta tylko średniowiecze i czasy współczesne. Widzimy tu jednak mocny mur na obrysie, nawet po drugiej stronie rzeki. Z różnych opisów wynika, że fortyfikacje miast budować rozbierano i wyburzano w XIX wieku, jakoś tak odwrotnie niż wszędzie. Być może były w tak złym stanie, że nie nadawały się nawet do remontu. Podejrzewam, że w warstwie piwnic nadal jednak istnieją. A dlaczego tak uważam? Bo tam, gdzie były gwiazdy, zawsze są jakieś tajemnicze, średniowieczne lochy, nieznane podziemia, tunele itd. Czy są w Braniwie? Oczywiście, że są. Jest na ten temat sporo artykułów w sieci. Podziemi szukają w obrębie muzeum i nieistniejącego kościoła. Z tego, co się zorientowałam, wiele wiejsc do podziemnych miast było zlokalizowanych na terenie świątyń, więc chyba dobrze szukają. Tylko czy dzielą się z nami wynikami poszukiwań? Czy na terenie miasta są budynki z oknami zapadniętymi w ziemię? Są, ale okna maskowane są zielenią, drzewkami, żeby ludzie nie zwracali na nie uwagi, bo w jakiejś mało uczęszczanej uliczce. Brody. Ukraina, zasięg Rzeczypospolitej. Tu Wikipedia już mniej manipuluje. Pierwsza wzmianka jest o zamku na bagnach z XVI wieku. Czy już wtedy znane były techniki osuszania bagien, czy po prostu wykorzystano stare nasypy do budowy? Oj, gdyby ojciec naszego hetmana napisał dłuższe pamiętniki. Bagna kupił od rodziny Kamienieckich. Założyciel rodziny, imcz pan Klemens Moskarzewski, miał też sporo wspólnego z budową zamku w Odrzykoniu Kamieńcu, który również nosi ślady charakterystycznych trójkątnych umocnień, ale o nim później w późniejszych wpisach. Nawet nie wiecie, jak trudno znaleźć porządne plany twierdz, już nie wspominając o sensownej wielkości do publikacji czy druku. Na złość co takim robią, czy spisek. Googlanie po rosyjsku niewiele pomaga. W każdym razie, gdyby ktoś miał dojście do lepszej jakości, nie wahajcie się linkować w komentarzach. Najważniejsza mapa. Widać, że oprócz zamku są ślady elipsoidalnego łuku po starszej zabudowie. A tutaj sam zamek. Widać, że postawiony na ziemnym nasypie. Wreszcie zdjęcie odnalezione w jakimś opracowaniu z 2014 roku. Widać, że mury oryginalne były kamienne. Ciekawe, skąd wzięli kamień i ziemię na wały. A dopiero potem reparowane cegły. Brzeg nad Odrą. Tutaj nie ma wątpliwości. Według pożyczonych od Szwedów projektu miasta idealnego budowali Prusacy. I tu widać ślady wałów ziemnych pod murami. A Prusacy plany ukradli Egipcjanom. Tu jest mam XIV wiek przed naszą erą, którzy budowali bastiony, zanim to się zrobiło modne w Europie, kilka tysięcy lat temu. Poniżej przykład bastionu egipskiego z Abgur, model komputerowy z wykopalisk. Oj, biedni ci archeolodzy, jak tu wytłumaczyć, skąd się wzięli Prusacy i Szwedzi w Egipcie za Tutmesa I? Trzymam kciuki, na pewno coś niebawem wymyślą. Chociaż od lat 90. minęło dużo czasu, a od twierdzy Abgur cicho jak makiem zasiał. Po co ludziom mieszać w głowach? Na szczęście algorytmy Google nie znają się na historii i zawsze coś ciekawego znajdą. No, proszę, bardzo dobrze widoczny bastion z budynkami, tu jak to zwierzę. Wracając do naszej twierdzy w Brzegu, oryginalnie nazywał się Wysoki Brzeg. Najwyraźniej coś tu było obronnego w 1235 roku. Może Mongołowie coś wiedzą, w końcu biegali tu w drodze do Legnicy, ale chyba nie splądrowali, bo było za wysoko. Natomiast w 1248 roku, zaledwie kilkanaście lat później, wytyczenie na terenie osad Wysoki Brzeg i Miałkowice regularnie rozplanowanego miasta z umocnieniami obronnymi oraz zasiedlenie miasta przez kolonistów w dużej mierze niemieckojęzyczną ludność Saksonii i Turyngii. No proszę, najpierw miasto krasnoludzki zbudowały, a potem je dopiero Niemieccy zasiedlili osadnicy. No po prostu cud. Chyba się na stare lata nawrócę. Co najgorsze, już 300 lat później żaden osadnik nie mówił po niemiecku, bo ta sama strona wspomina, że w połowie XVII wieku polsko-niemiecka granica językowa przebiegała niedaleko miasta. Brzeg należał do terytorium, w którym dominował język polski. Zabijcie mnie. Może przejdźmy do innej twierdzy, bo na stronie miasta nie bardzo chcą powiedzieć, kto zbudował te bastiony. Pewnie ci Niemcy mówiący po polsku. A byłabym zapomniała, czy da się dostrzec miasto gwiazdę na lidarze? Tak, na satelicie zresztą też, bo wały są obrośnięte zielenią. Wyraźnie widać, że wykopano fosę, czyli tak jakby miasto odkopane z mułu. I nie ma tu żadnego wysokiego brzegu naturalnego, bo Dolina Odry sięga o wiele szerzej. To skąd się wzięła nazwa Wysoki Brzeg? Czy z nieistniejących wcześniej wałów?
Wrześć nad Bugiem, Białoruś, zasięg Rzeczypospolitej. Lider nie sięga za granicę, a szkoda. Twierdzą brzeską da się zwiedzać, ale nie jest to tak łatwo jak w Polsce. Ale za to mamy ładne rosyjskie mapy. Widać, że kiedyś było miasto elipsoidalne, ale zostało całkowicie zniszczone przez powódź i rozdzielone na kilka części. Tutaj mamy Brzeżany, Ukraina, zasięg Rzeczypospolitej. Miasto założone przez Imćpana Hetmana Mikołaja Siniewskiego w 1530 roku, czyli na 100 lat podszedł Szwedami. Się pośpieszył i udokumentował, to nie można pisać, że to tylko niedźwiedzie i dinozaury po lasach biegały. To skłamy, że w XVII wieku, X mi zniknął, inny Mikołaj Hieronim Siniawski otoczył miasto fortyfikacjami. Sam sobie wziął i wykopał. Tak. Czyimi rękami te mury zrobił bez maszyn i koparek po środku rzeki, bo ewidentnie na mapie jest pokazane, że część zamku przylega do naturalnego brzegu. Tak? A może nie ufortyfikował, tylko zwyczajnie wyremontował i dodał mocniejszy mur na gotowym już nasypie. Tu jest widoczek z 1720 roku, podobno. Tu zbliżenie na zamek, tu też. Tu widać przekopy, fosy. Tam jest galeria, to można sobie kliknąć. Biała Podlaska. Resztki twierdzy Gwiazdy można bez problemu zwiedzać w tym mało znanym mieście na wschodzie. Pozdrowienia dla ludzi mieszkających w okolicy. W zwykłych poradnikach pomija się bastiony wokół Pałacu Radziwiłłów, może dlatego, że nie bardzo znane jest tło historyczne ich powstania. Na dodatek ostatnio znowu coś odkryli, jakieś mury, których oficjalnie nigdy nie było i teraz biedni archeolodzy z historykami głowią się, jaki kit wcisnąć dociekliwym turystom. Nikt się w tym miejscu takiego znaleziska nie spodziewał. Są to pozostałości piwnic pobudowane z cegieł i fragmenty fundamentów z kamienia polnego. Trudno jest określić wiek odkrytych budowli. I to jedyne prawdziwe zdanie z wykopalisk. Na miejscu budynki są różniste, w wieku nieznanym, ale najstarsze raczej nie istnieją, ale są plany odbudowy. Jeden z nich widać na zdjęciach. Tak, znaczy on nie istnieje, ale będzie odbudowywany. Przeważa symbolika antyczna, a jest nawet ślad łuku triumfalnego. No tutaj go widać. Lepiej on istnieje. To jakiś rysunek tego pałacu, teraz już zniszczonego. No i co widać na liderze? Na liderze widać to. Widać tak jakby połowa miasta, resztę zmyła rzeka. No, Częstochowa. Wiecie, że Szwedzi specjalnie napadli na Polskę, by nam umocnienia w całym kraju budować i fortyfikacje, a potem sobie wyjechać z powrotem do domu? Tylko Częstochowa nie chciała, bo miała już własny. Od kiedy? No nie wiadomo. Pewnie Szwedzi wysłali plany bastionów gołębiem pocztowym. I tak się uczy historii w naszym kraju. Między innymi właśnie z powodu niewyjaśnionego powstania fortyfikacji klasztorów w Częstochowie, dzięki którym twierdza obroniła się przed najeźdźcą, postanowiłam zrobić ten wpis. A tak naprawdę kilka, bo miast gwiazd na terenie ziem polskich i rzeczpospolickich było naprawdę dużo. Zawsze myślałam, że wszyscy o tym wiedzą, ale zetknięcie się ze statystycznym Polakiem uświadomiło mi, że chyba trzeba zrobić coś porządnego, a nie liczyć na przypadki. Tutaj mamy widoczek, o tu jakaś stara mapa, widać, że tego było więcej, tylko zostało zniszczone. Tu zarys, proszę, piękne bastiony. Kto z was o tym wiedział wcześniej? No dobra, ale to jest niewielka cytadela, wybudowana prawdopodobnie na fragmencie wcześniejszych umocnień. Czy Częstochowa posiada w swych granicach ślady miasta Gwiazdy? Spójrzmy na linię. Widzicie to? Wały się rozmyły, ale coś tam jest widoczne. Tutaj takie. Lepiej widać na zbliżeniu, ale są takie resztki. No i Czarnielica, Ukraina, to są ruiny zamku. Nie mam za dużo zdjęć, ale to można sobie wygooglać. No, to do zobaczenia w następnej części.